To nie jest złoty łańcuch z jeziora Strängen. Krzysztof Saczek, Złoty Łańcuch. Niech kto wierzy lub nie, ale wody jeziora Strängen od dawien dawna kryły wielkie tajemnice, a mroczna toń zawsze budziła obawy. Weźmy dla przykładu przygody grupy chłopców ze Stręgla. Otóż swego czasu zlecono im pływanie koni, tak konieczne dla ich zdrowia i urody. Szczególnie gdy zbliżała się pora jarmarków w Lecu i Węgoborku. Chłopcy woleli nadłożyć drogi i wybrać Stręgielek z jego mulistymi brzegami, niż spotkać coś, o czym opowiadano w chatach, a mianowicie o złym, ukazującym się na stręglowym lustrze wody. Raz było to wieko trumny, innym razem laska płótnicza, wywołująca takie wirowania toni, że patrzącym poczynały trząść się ręce i głowa, albo coś śniącego jak złoto, które zataczało duże kręgi, niczym w tańcu, aby pociągnąć ze sobą warkocz tęczowej barwy i zniknąć w głębinach. Nie wszyscy jednak chłopcy dali wiarę groźnym opowieściom, chociażby Mateusz, ten z chaty najbliżej brzegu, którego ojciec począł od roku zabierać do lasu, aby przyuczał się do krzesania drągowiny. To on skrzynął paru najodważniejszych chłopaków ze wsi, pokazał ogorzałe ramiona i stwardniałą skórę na dłoni, wypił zapadnięte brzuszysko, splunął parę razy, jak to czynił dorosłe chłopy przed zarzuceniem worka na plecy i oznajmił trochę zalęknionym i trochę zaciekawanym towarzyszom, że wodnych strachów nie boi się, bo ostatecznie jest na tyle silny, że najgorszy pokona. Rozdziwione gęby wyrostków jakoś długo nie mogły się zamknąć. Podziwiono Mateuszowe łapska z zaziorami i odpowiednio brudne, sterczące żebra, które miały świadczyć o wielkiej sile. Aby nie okazać się tchórzami, a więc gorszymi, cała czwórka ustaliła, że jutro w porę obiadu, gdy przypędzą bydełko do udoju, wyrwą się nad jezioro. Przyjdą w to miejsce, gdzie wody sapiny nanoszą biały piasek i gdzie dziadek Łukasz ujrzał kiedyś pływające w jego trumny. A że dziadek widział to na własne oczy, nikt nie wątpi. Wszak słowa starych ludzi, rzecz święta, ich ust nigdy nie kala kłamstwo, a długie życie pozwoliło poznać taką mnogość ziemskich dziwności, że od słuchania coś w gardle zesycha. O złotym łańcuchu prześwitującym nie skończył. Ostrzegał jednak, że w jeziorze żyje złe, strażnik skarbów i nie należy go drażnić. Pamiętając ostrzeżenie dziadka Łukasza, Mateusz przyrzekł zebranym, że na widok złego nie będzie przeklinał, żegnał się ani pluł na wodę, czyli to, co może stwora rozgniewać. Następnego dnia, zgodnie z umową, cała czwórka stanęła nad brzegiem jeziora. Rozpoczęło się penetrowanie piaskowej łachy. Łazili tak po płciźnie, wczepiali wzrok w warkocze wodorostów, wspłukane wodą białe muszle i trochę nudzili się. Woda jak woda, każdy z nich zna ją od urodzenia. Czyżby więc do wieczora mają się tak gapić i liczyć drobne ukleje? Mateusz również miał tego dosyć. Ale nadrabiał miną i udawał wielce zainteresowanego lustrem jeziora i jego głębią. I w tym momencie, gdy miał ochotę wyleźć na ciepły piach brzegu, poczuł, że jego palce u nóg coś spięło, coś uchwyciło. Nachylił się, było to duże ogniwo starego, zardzewiałego łańcucha. Łańcuch przydatny w każdym gospodarstwie. To też krzyknął w stronę chłopców, aby pomogli wyciągnąć. Ręce chłopców ujęły pierwsze ogniwa i rwały do siebie ile sił. Łańcuch z wielkim trudem wyłaniał się z dennego mułu, tak jakby go coś trzymało. I w tym momencie w zmoconej wodzie dostrzegł coś błyszczącego, coś, co zalśniło jak słońce. Złote ogniwa zaświtało w Mateuszowej krtani. Toć to złoty łańcuch! Krzyczał. Ciągnijcie, chłopaki! Poczęli rwać całą siłą czterech par młodych rąk. Jeszcze jedno złociste kółko na powierzchni wody i jeszcze jedno, a wszystkie jeszcze złote. Zmęczenie gdzieś uleciało. Tylko zdroszone potem czoła i ramiona mówiły o ogromnym wysiłku. Ustawiali. Zadziała się przemożna chęć przyjrzenia się złotu z bliska. Dotknięcia, pogłaskania, a może też ustalenia podziału. Przerwali robotę na chwilę,
na zapanie oddechu. Wszak zaledwie kilka złotych ogniw spoczęło na piachu nadbrzeża. A chłopcy chcą mieć ich wiele. Ba, oni muszą je mieć wszystkie. Ręce same wciągnęły się ku spiętym, wiszącym kółkom. Dotykały, obracały, głaskały i krówną powierzchnię. I w tym momencie zdumione chłopięce oczy ujrzały, jak każde ze złotych ogniw pęka na szereg drobiny i przesuwa się między palcami. Jak zwykły piasek nadbrzeża. Znikły liśniące kółka, znikł też blask złota na piaszczystym brzegu. Zostało jedynie kilka zardzewiałych ogniw, wielkich jak obiadowe podpłomyki, po których nie sięgnęła już żadna ręka. I nie wiadomo, czy krył się za tym zły, który strzegł tajemnic jeziora, czy też brak dziadkowej porady, który o wszystkim wie najlepiej. Przestraszeni i zawiedzeni chłopcy podzielili się swoim odkryciem z dziadkiem. A dziadek Łukasz, jak każdy dziadek, trochę pomurczał, trochę pogroził, że bez jego wiedzy i pozwolenia ośmielili się naruszyć tajniki zatopionej skrzyni. Po namyśle postanowił przekazać młodziakom największy z sekretów, jaki był tylko jemu znany i którego strzegł bardzo starannie. A to było tak, rozpoczął swoją opowieść. Pod Złotą Górą leżał ukryty skarb. Duża, okuta skrzynia kryła w swym wnętrzu przeogromne bogactwa, o których wiedział bardzo mądry pustelnik, żyjący w pobliskiej puszczy, wśród leśnej zwierzyny. Słysząc narzekania ludzi na niedostatek i biedę, ulitował się i zdradził miejsce ukrytego skarbu. Staje się najgorsze, bo ludzie w obawie, że pustelnik zechce część skarbu wziąć dla siebie, przepędzili biedaka. W tym momencie wydobyta z lochu skrzynia drgnęła i stoczyła się wprost do sapiny, a wartki nurt rzeki potoczył dalej i dalej, aż do jeziora Strengiel. Woda wygodziła kanty skrzyni, poluzowała metalowe zamki, odgięła wieko, aż złoty łańcuch opasujący bogactwa wysunął się przez szpary. Ale duch pustelnika czuwa nad zatopionym skarbem. Skąd wiecie, dziadku, że to nie złe, a duch pustelnika pilnuje skrzyni? Spytał Mateusz. Z trumny snu, z tej trumny, którą nieraz widziałem, jak lekko kolebała się po lustrze wody i przekazywała, że chociaż ciało mądrego starca dawno pokryło leśnie runo, to duch żyje i czuwa. A skarb ujawni on wówczas, gdy ludzie wyzbędą się pychy, chciwości i zawiści. Gdy pragnienie bogactwa przestanie przejść ludzi do wojen, rabunku, waśni. A że dziś jeszcze ludzie nie pojęli tej prawdy, więc niech cieszą się nadzieją i przysypują każdy swój piasek. Skoro poznajesz tajemnicę jeziora, ciągnął dalej. Nie odpowiadajcie o tym nikomu. Nie mówcie też o złotym łańcuchu, który trzymaliście w dłoniach. Jeśli jednak ktoś będzie bardzo dociekliwy i namolnie dopytywał o skarb w jeziorze, możecie powiedzieć, że to tylko bajka starego dziadka Łukasza.